tchnie, nie daje duch. On jest oddechem naszej duszy, nam zostawiony. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na 289. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, miłuj zagości nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości nas. Z listu drugiego świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu szczesz z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. Usiądźmy, moi kochani. To już 33. konferencja, 34. kazanie ze świętym Pawłem. Jest ich 38. Dziś mam dla Was radosną wiadomość. Odebrałem pierwsze egzemplarze kontemplacji Ducha Świętego. Jutro już w Warszawie będzie debiut. Będzie można z nich korzystać. Po pewnych perturbacjach udało się mi znaleźć to, co Państwu obiecałem wczoraj. Moi drodzy, bo okazanie było nauka demonów, jak demon z Święty Paweł pokazuje, zdominował myślenie świata, nauczanie ambony Kościoła. I tak subtelnie chcę Wam pokazać dwa, moi drodzy, orędzia. Rok 1986. Orędzia Matki Bożej. Również jest brak jedności, podziały i walki, antagonizmy pojawiły się w Kościele 30 lat temu. To byśmy jeszcze byli, ja byłem w podjakach niewinności, roczny kapłan, zapaczone dzieci. Tak udało się otworzyć stan mojej duszy i energię kapłaństwa po dzieci. To się wydawało, że się cały świat zwojuje, że wszystko jest tak czyste, tak piękne. Czyli był daleko od gry w pokera, od układów politycznych, od wszystkiego. Nie miał zielonego pojęcia, że istnieją całkowicie dwa inne światy kościółkowe. Świat dla naiwnych i dla wytrawnych lisów i zdrajców. Siły ateizmu i masonerii, które przeniknęły do jego łona, doprowadziły do zniszczenia wewnętrznej jedności i zaciemnienia wspaniałości jego świętości. Są to czasy zapowiedziane przeze mnie. Akita karnowie, wyspomnika karnało. Owczali ze sobą rozrywają drapieżne wilki, które weszły do niej w szatach pozornie nieszkodliwych i łagodnych baranków. To wszystko wczoraj święty Paweł pokazywał pod pozorem dobra człowieka. Diabeł wszedł nieprawdopodobnie w myślenie również Kościoła. I obiecałem wam, że przyniosę wam orędzie. I udało się mi znaleźć 337 do kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej z 27 października 1986 rok. Światowy Dzień Modlitw o Pokój.
Wcześniej Matka Boża pięknie mówi o papieżu Janie Pawle, to orędzie w niczym nie bije w papieża, bo my szczegółów nie mamy, kto mu to przygotował. Orędzie wcześniejsze na stronie obok. Matka Boża mówi o poświęceniu mojemu sercu za waszym pośrednictwem wylewam balsam na jego boskie rany, chodzi o rany Zbawiciela i Kościoła. Umacniam go w godzinach męki i opuszczenia. Przygotowuję chwilę jego wielkiej odnowy. 31 lat temu te słowa. Czynię to obecnie w bardzo szczególny sposób przez mojego papieża Jana Pawła II, bo 2 lata wcześniej oddał świat w sercu, który niesie wszędzie znak mojej matczynej obecności. On daje wam znak do walki, on prowadzi was w walce, on uczy was odwagi, ufności, on już wam zapowiada moje pewne zwycięstwo. Idzie po drodze, którą wam wyznaczył, idźcie po drodze, którą wam wyznaczył, jeśli pragniecie przygotować się ze mną na promienną pięćdziesiątnicę całego Kościoła. I później orędzie 337. Dlatego pokazałem postać papieża, żeby, bo zaraz chycą, że na danej występuje Janowi Pawłowi. Ile rzeczy wtyknęli papieżowi, wsadzili pióro puszę na głowie w czasie ceremonii. Imanu przedstawiali. Przecież Ojciec Święty, biskupi miejsca też są zieleni, więc różne maliny, moi drodzy, wpuszczają. To jest wielka bitwa. Więc nasz papież nie musiał wszystkiego wiedzieć. Wtedy w październiku 86 było to zgromadzenie wszystkich religii świata w Asyżu. Budda był na tabernakulum. Zwolennicy Udu palili sobie ognisko diabłowi w kościele. Islamici zażądali tylko okna na wschód. To takie niuansiki, o których my dopiero taką wiedzę zdobywaliśmy dużo później. Matka Boża tak subtelnie wyjaśnia. Próba zgromadzenia wszystkich religii, nawet tych, które adorują fałszywych i prawdziwych bogów, chociaż większość bogów, z nadzieją utworzenia Światowej Unii Religijnej dla obrony ludzkich wartości jest usiłowaniem próżnym, niebezpiecznym i niezgodnym z pragnieniem mojego niepokalanego serca. Może to doprowadzić do wzrostu zamętu, do obojętności religijnej oraz jeszcze bardziej utrudnić osiągnięcie pokoju prawdziwego. Tyle, moi kochani, do powiedzenia. Wcześniej Matka Boża mówi, że zapowiada promienną pięćdziesiątnicę dla całego Kościoła. Cześć, święty Paweł mówi do nas tak. Ziemię odnowi ten, który objawi się i stworzy nową ziemię i nowe niebo. Człowiek nie może tego uczynić, ale daje warunek, chyba że poprzez wyrzeczenie się grzechu w zakresie globalnym. Czy to musiało być ustawami parlamentarnymi, cała machina odgórna, na razie mamy ustawy parlamentarne, choćby na ziemi polskiej, które sankcjonują wszelki obec panoszące się zło. Robimy to z opóźnieniem kilku lat. Jedni, drudzy udają, którzy przejmują władzę, że my dotrzymamy słowa, półsłowa, nic nie usuwają. Kochany PiS, na co głosowałem, żadnej ustawy przeciwko grzechowi nie usunął. Ani przeciwko interesowi narodu. A poprowadzał takie, które dopiero będą mechanizmem uruchamiającym szybko działanie w godzinie w. Bo są to prawa wszystkie uśpione. Dalej mówi święty Paweł. Tego jednak człowiek nie jest w stanie dokonać. Ale tylko Duch Święty. Módlmy się więc do Ducha Świętego, aby raczył stąpić z nieba i odnowić oblicze ziemi. A święty Paweł, święty Jan w Ewangelii, rozdział 16, werset 8,
Wczoraj to przerwałem, aż mu powiedziałem, co mówi. Gdy przyjdzie pocieszyciel, duch prawdy, przekona świat o grzechu. To dopiero przed nami bum łaski nieba. Bo świat nie jest przekonany o grzechu. Dzisiaj się sakralizuje zło. Przekona o grzechu, o sprawiedliwości, że za wszystko trzeba Bogu zapłacić i będzie rozliczenie sąd. To dopiero wszystko, dzieci ukochane, przed nami. Tyle, moi drodzy. Tego wszystkiego, co dopowiedziałem. Wtedy do 27 października 1908 było to spotkanie w Paryżu. Tego samego dnia Matka Boża przekazała ostrzeżenie delikatne, subtelne. Donikąd to prowadzi. Strażnik wiary i nieomylny doradca. O Duchu Świętym w kolejnym orędzie przekazuje nam teraz, moi drodzy, święty Paweł. Nasza mamusia na chwilę opuszcza wieczernik, ale aniołek za chwilę tu przyjdzie. Depozyt, który otrzymujemy, to drogocenny skarb wiary i Słowo Boże. Skarb wiary przechowywany jest w naczyniu, który nazywa się tradycja. Przekazywana wiara z pokolenia na pokolenie. Ten depozyt wiary po Soborze Watykańskim II został całkowicie zniszczony. Wybito wszystko z nas. Stąd jako katolicy jesteśmy największymi ignorantami. Chodzi o wiedzę religijną i wiarę. Nasi ojcowie czytali w domach Katarzynę Emeryś, Żywoty Świętych, Marię Zagredy. Mieli kopalnię wiedzy. Dzieci małe siedziały przy gaganku, dziś czytał, sodziły się wsie, znaczy domy, święte księgi chodziły z domu do domu, były czytane. Skarb wiary i słowo, które przyjmujemy, a także nasza tradycja, którą zachowujemy. Duch Święty szczerze tych przestrzeni przed Duchem Świata, który czyha, żąda, żądny pozbawienia nas tego, co najcenniejsze. Nasze ukochane polskie siostry w pracy z dziećmi zakonne wpadły na pomysł, że każde dziecko, które bierze udział we mszy świętej, ma być kreatywne, żeby coś tworzyło, żeby coś zrobiło. Dosyć, że dzieci czytają, a nie powinny czytać, bo Słowo Boże ma czas dorosły, rozumiecie? Psalm nie jest dla dzieci. Dziecko ma się uczyć, kształtować, a nie ma 8 lat i on idzie do mikrofonu. Dzieci, za 10 lat warunki ci postawi, co masz zrobić przy ołtarzu, żeby się on tu znaleźć. Więc siostry padły na pomysł, żeby każde dziecko brało żywy udział we mszy świętej, więc wprowadziły tańce. Macie na internecie z kilku polskich mszy zakonnicami w czasie mszy. Proboszcz swoje, a dzieci skaczą i mamy rykowisko młodych jeleni. A szatan czyha, by pozbawić nas tego, co najcenniejsze. Skoro mieszka w nas Duch Święty, on staje się strażnikiem tych przestrzeni, które dotyczą ludzkiego ducha. Jemu powinniśmy powierzyć naszą obronę, aby ustrzec się przed zwodniczym językiem. Pani Korusia, niech na jutro weźmie z sobą ten modlitewnik, żeby był w moim zapasie i tam piękne, mowy modlitwy za ojczyznę Ducha Świętego.
żeby to było przystarcie pielgrzymki, było z Duchem Świętym. Bo On jest naszą obroną. Jemu jutro polecimy też obronę siebie podczas tej manifestacji. Jemu powinniśmy powierzać, mówi święty Paweł, naszą obronę, aby ustrzec się przed zwodniczym językiem, który nieustannie nas kusi i pragnie odebrać pokój naszym sercom. Duch Święty wspomaga walkę, którą dla Niego znosimy, nie czerpiąc z niej osobistych korzyści na tym świecie, ale pracując tak, jakby bez zapłaty na rzecz tych, którzy są jeszcze w ciemności. Przyjdzie jednak dzień, że otrzymamy zapłatę i to z rąk tego, który nas zatrudnił na swej roli. To stanięcie w prawdzie czeka każdego z nas. Bóg powołał nas na jakimś etapie dziejów. Nie wiemy, czy obecne etapy dziejów są na godzinie 4 czy 5 po południu. Ale jedno jest pewne, że wszystkich, co powołał na godzinie 6, 3, 1, Bóg zawezwie i zażąda rachunku z pracy na swojej roli. Wiara, którą przekazujemy, ma być zachowana czystą i bez skazy. Jej właśnie strzeże Duch Święty, który jest w nas, aby przeprowadzić nas bez uszczerbku na duszy przez wszystkie niebezpieczeństwa i pokusy nieprzyjaciela. W każdych wątpliwościach dotyczących wiary i prawdy przekazywanej przez nas za pośrednictwem Ducha radźcie się przede wszystkim Jego samego, a nie innych, którzy może są pozbawieni światła Ducha Świętego. Ile przed nami, Pani Alicjo, nauki, jak się to radzić Ducha Świętego. Ile jeszcze przed nami odkrywania w Duchu Świętym. Jeszcze minimum 2-3 lata wieczorników Ducha Świętego i zgryzania tych wszystkich tajemnic. Duch Święty sam jest światłem oświecającym, więc zwracajcie się prosto do Niego, źródła mądrości, wiedzy. Nie lękajcie się Go pytać w Duchu o wszystko, co rodzi was niepotrzebne niepokoje. Duchu małą literą, czyli w swoim sumieniu wewnętrznym. Masz coś rozgryźć, poproś o światło. Dam wam świadectwo naszej rycerki Ani ze Sosnowca, pani Ani. Czy nie tam, to nie ze Sosnowca, to z tamtych terenów. Są to małżonkowie, którzy przez 6 lat co niedzielę są w kościele w czerwonym płaszczu. Nikt ich nie wyrzuca. Idą w czerwonych beretach. Nikt ich nie wyzywa. I tydzień temu na panią Anię przyszedł wewnętrzny kryzys. Tyle lat chodzi, no i efektów nie widzę. Nikt się w parafian nie dokleja. Nic nie, rozumiecie? I mówi panie Panu Bogu tak. Panie, ja już nie widzę sensu tego. Daj mi znak. Modli się rano, w niedzielę, tydzień temu, przed pójściem na mszę świętą. Rano schowę, mimo tego kryzysu, ubiera płaszcz na ramiona, bere czerwony i dojdzie do kościoła z domu w płaszczach na mszę świętą. Chłop postanowił iść do spowiedzi. Na spowiedzi kultura, poziom, na koniec spowiedni mu mówi: niech Pan przekaże swojej żonie. Jak się mi niesłychanie podobacie w tych czerwonych płaszczach na każdej mszy świętej.
pani Ania, ty tu strza, oczy słup. Dzieci wtedy tylko, co może się dziać, lecą rzęsiste łzy. Spowiednik mówi na samym końcu, prawdopodobnie nawet nie mówił to świadomie od ciebie. Niech pan powie swojej żonie, jak się mi bardzo podobacie. W tych czerwonych mszach świętych na każdej przysięgę. W tych czerwonych płaszczach rycerskich. Więc proście Ducha Świętego. Niech daje znak, niech pomaga. Nie lękajcie się więc pytać go w duchu o wszystko, co rodzi w was niepotrzebne niepokoje. Nie pytajcie tych, których wiary nie możecie być pewni, bo mogą wyrządzić wam większą krzywdę, pozostawiając większym jeszcze niepokoju niż wasze serca. Dobija się ktoś, kto ma telefon do mnie. Błaga o spotkanie, gardłowa sprawa. A ja nie reaguję, jak przyjdzie, to mu powiem, nie będę pana słuchał. Pan nigdy w pokoju nie przynosisz. Mnie ta gardłowa sprawa kompletnie nie interesuje. Odwrócę się i odejdę. Taka będzie moja odpowiedź już. Skończyło się, żeby wysługiwać. Przeciwnik jest w tej bitwie bezwzględny. Wczoraj pani Korusi pokazała mi świadectwo, jak mnie nienawidzą i jakie wyroki śmierci na mnie przygotowują. Ja czytałem książkę z rysunkiem takiego boja. Widać, że książka o charakterze demonistycznym. W środku taki liść laurowy i czarna wstążeczka z kwiatów na trumny. Jednym ruchem wszystko do pieca wrzuciłem. Żebyście wiedzieli, w jakiej bitwie uczestniczymy. Gdybyśmy zaczęli słuchać i wpatrywać się w to, co każdy mówi, i ci zwariowaliście. Temu gońcowi mojemu to ma gardłową sprawę. To mówię, pozostało ci gardło podarzyło i dalej. Usłuchając, zniszczymy siebie. A jak pójdziesz poradę do innych, którzy nie mają Ducha Bożego, których wiary nie możecie być pewni, wyrządzą wam wielką szkodę. Choć na zewnątrz może być wyjątkowym człowiekiem, wielkim graczem, wydawać by się było kopalnia miłości. Jest to jezioro siary i trucizny. Są bowiem tacy pośród was, którzy lubią doradzać innym i uchodzić za oświeconych myślą z wysoka, sami jednak radzą się samych siebie, a nie Ducha Świętego, i usiłują być doradcami i przez waszą mądrość, własną mądrość, a nie mądrość tego, który ich stworzył. Dzieci, to jest. Tak Bogu dziękuję, że Pan Jezus formę doradztwa wyleczył z was. Bo znacie moją odpowiedź. Zrób to sam. Co z tego, że im ktoś chce nasadzać kwiatki? Jak burzy mój szyk, sadzi jednoroczne, wykopie mi wieloletnie. I znowu ja muszę pilnować. I znowu ja plewić, bo idę koło pomnika, a jest zarośnięta. Co mi z tego? Co mi z twojej dorady, jak ty do opy pojedziesz, a mnie zostawisz swoim problemem, twoim wymysłem? Lepiej nie słuchać, mniej wykonać. I ci jest sztuka umieć rozmawiać z Duchem Świętym. To wszystko dopiero przed nami. Bo Boże, jak ty jesteś wielki, tak się martwiłem, jak ja zapcham ten rok Ducha Świętego, czym, a tu dzieci jest problem. Kiedy ja to obrobię? Ruszyłem encyklikę papieża Jana Pawła. 3 wieczorniki, 4 temu głosami mówiłem. To był początek, gdzie są te dziesiątki stron. Gdzie to grzebanie, odkrywanie, dzieci, to jest kopalnia. To dopiero przed nami ogromna nauka. Bo kiedy przyjdzie Duch, aby pouczyć narody o grzechu, będziecie biegli. Zalecam wam więc zwracać się ze wszystkim wewnętrznie do mieszkającego w waszych sercach Ducha,
aby on nieomylny był waszym doradcą. Przypominam, co sobie zażyczył Duch Święty od nas. By ten modlitewnik był w zasięgu ręki. By codziennie jakąś różną modlitwę odmówić. Mamy tu 9 działów. Wołać, prosić i błagać. To święty Paweł mówi, to was, jeśli on będzie waszym doradcą, to on was uchroni od błędu. Błogosławię wam serca wasz apostoł Paweł, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nawet święty Paweł, ty jesteś kochany, bo dzięki tobie będziemy mieli parę sekund na dopakowanie autobusu po przysiędę, by później zdążyć się na mszę świętą, po mszy świętej coś zjeść i walić z wami, moi drodzy, na Warszawę.